Co to jest ten Hackintosh? Hackintosh to PC, na którym zainstalowany jest system macOS. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Witam Was w dzisiejszym materiale, gdzie poruszymy temat Hackintosha. No bo skoro na zwykłym MacBooku da się zainstalować Windowsa czy Linuxa, no to analogicznie myśląc, dlaczego na zwykłym PC-cie nie można zainstalować systemu Apple macOS? No właśnie, na dobrą sprawę dzisiejsze MacBooki używają praktycznie takich samych bebechów jak inne laptopy. Posiadają procesor Intela, normalne karty graficzne. Kiedyś to było nie do pomyślenia, bo Apple używało procesorów o architekturze PowerPC. No i nie mogliśmy po prostu zainstalować sobie od tak systemu operacyjnego, który był skompilowany na inną architekturę. Jednakże wraz z przejściem Apple'a na architekturę x86 i procesory Intela, no to taki fakt stał się rzeczywistością. No i wkładając w to nieco wysiłku, jesteśmy w stanie uruchomić system macOS na zwykłym PC-cie. Szczerze mówiąc, przez ostatnie jakieś 3 miesiące pod każdym filmem, który postowałem, pojawiało się co najmniej kilka komentarzy o to, kiedy ten film w końcu powstanie, więc przypuszczam, że zainteresowanie tym tematem z Waszej strony jak najbardziej jest. Ten dzisiejszy film nie będzie poradnikiem, to będzie bardziej takie zajawienie tematu, opowiedzeniu Wam o tej koncepcji, no i oczywiście zademonstrowanie, jak taki system operacyjny działa na żywym sprzęcie. Ogólnie Hackintosh to jest temat rzeka i gdybym chciał zrobić to wszystko w jednym materiale, no to trwałby on pewnie parę godzin. Tutaj lepszą rolę pełnią poradniki tekstowe, które możecie znaleźć. Ja osobiście kierowałem się tymi, które znajdziecie na stronie Hackintosh Polska. Również wpadłem na ich grupę na Facebooku, gdzie doradzili mi z wyborem płyty głównej. No i z tego miejsca chciałbym również pozdrowić Michała, który podrzucił mi konfig i parę kekstów. Okej, wiemy już, co to jest Hackintosh, ale w jakim celu ktoś mógłby być w ogóle zainteresowanym, żeby takiego Hackintosha sobie zrobić? Po co? Moim zdaniem najważniejszym powodem są tutaj aplikacje ekskluzywne dla tego systemu operacyjnego, czyli Final Cut Pro do montowania filmów, Xcode, jeżeli chcemy pisać apki na iPhone'a, no bądź Logic Pro, jeżeli tworzymy jakąś muzykę. No niestety tych programów nie da się uruchomić pod innym systemem operacyjnym, a są one dość dobre w swojej klasie. Innym zastosowaniem może być po prostu to, że ktoś może być ciekawy, jak korzysta się z macOS-a. Może chce kupić Maca, ale nie jest do końca przekonany, czy taki system mu spasuje, więc może sobie zainstalować na własnym PC-cie, trochę oczywiście pogrzebać, no i sprawdzić. No i trzeci powód, ktoś po prostu lubi system macOS z jakiegoś powodu, ale niekoniecznie lubi hardware Apple, no i chce go zainstalować na własnym PC-cie. A będąc przy PC-cie, czy jesteśmy w stanie zainstalować to na każdym komputerze? Tak, aczkolwiek też i nie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Ogólnie Hackintosha stawia się najprościej na komputerze, który w dużym stopniu przypomina konfigurację, którą Apple już sprzedaje. Bo na dobrą sprawę z hackintoshowaniem jest taki problem, że nie ma za dużo driverów. Na przykład możemy postawić macOS na wielu laptopach i będzie on działał całkiem nieźle, jako że korzystają również z procesorów Intela i w budowie są dość podobne. Jednakże szansa na to, że wasza karta Wi-Fi będzie działać out of the box, jest praktycznie zerowa. No i tutaj zaczyna się kombinowanie. Tak samo, jeżeli ktoś z was ma w PC-cie kartę graficzną NVIDIA, no to jeżeli chce zainstalować macOS nowszy niż High Sierra, no to niestety nie znajdzie sterowników, no i nie będzie mógł takiej karty graficznej w ogóle uruchomić. Oczywiście tutaj dotknąłem tylko powierzchni problemów, bo są oczywiście jeszcze problemy z usypianiem, z wcinaniem baterii, z hibernacją, jednakże tak jak mówię, to jest tylko zarys i problemów tak naprawdę jest całkiem sporo. Tak samo problemem, czy bardziej bym powiedział taką szarą strefą, jest legalność tego systemu operacyjnego. No bo przykładowo ja, posiadając MacBooka, mogę za darmo pobrać każdą wersję systemu macOS na tego Maca.
po prostu ją zainstalować i ona będzie działać. Żadnych kluczy, żadnych opłat. Jednakże instalując macOS na sprzęcie, który nie jest produkowany przez Apple, na dobrą sprawę łamiemy EULE, czyli umowę, więc to jest taka szara strefa, tak? Sam system teoretycznie jest za darmo, chociaż tak naprawdę my kupując Maca, jakby powiedzmy mamy wliczoną opłatę za system operacyjny czy coś w ten deseń. Na dobrą sprawę, jeżeli jesteś użytkownikiem domowym i po prostu chcesz sobie postawić Hackintosha, żeby się nim pobawić, no to raczej nikt cię do więzienia nie wsadzi, co przykładem może być również to, że jest wiele kanałów na YouTubie, które zajmują się tematem hackintoshowania i to nie są małe kanały. Jednakże, jeżeli chciałbyś używać Hackintosha w firmie, już tak średnio, a jeszcze gorzej, gdybyś chciał na przykład budować komputery i sprzedawać je z zainstalowanym systemem macOS. Tutaj już bardzo ostrożnie, bo za to były pozwy. Ja postawiłem Hackintosha na płycie głównej MSI B150 VH Pro, która jest taką dość małą płytą główną na socket 1151. Jako procesor posłużył mi tutaj i5-6600K. Wiem, że troszeczkę overkill do tej płyty głównej, ale akurat takiego proca miałem pod ręką. No i do dyspozycji mamy także 16 GB DDR4. Całość zamknąłem w obudowie Kogar, która jest bardzo fajnie zbudowana, nieźle wentylowana. No i całkiem spoko, myślę, wpasuje się w taki koncept Hackintosha. Wygląda w miarę elegancko. No i w razie czego zawsze można wyłączyć RGB. Okej, pytanie. Jak ten Hackintosh działa? Krótko mówiąc, nieźle. Naprawdę nieźle. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, to naprawdę nie mam się do czego przyczepić, bo wszystko działa bardzo responsywnie, szybko, no i praktycznie nie widziałem żadnej różnicy względem mojego MacBooka. Wszystkie takie rzeczy pokroju przeglądania internetu, odpisywania wiadomości, używania paru tam aplikacji od Apple naprawdę nie stanowi najmniejszego problemu. Komputer radzi sobie z tym normalnie, tak jakbyśmy używali każdego innego systemu operacyjnego. Jednakże, no bądźmy szczerzy, kto robi Hackintosha, żeby używać go w takich codziennych zadaniach? No pewnie znajdą się też i tacy, ale my skupimy się na tych troszeczkę bardziej zaawansowanych rzeczach. No musimy odpalić jakiegoś ekskluzywa, czyli w tym przypadku Final Cut Pro. I tutaj Final Cut działa naprawdę rewelacyjnie. Szczerze mówiąc, troszeczkę miałem obaw, biorąc pod uwagę to, że nie mamy tutaj dedykowanej karty graficznej, nie kupowałem żadnego Radeona pod to. To na Integrze i tym procesorze ten program radzi sobie naprawdę rewelacyjnie i momentami miałem wrażenie, że działa lepiej niż na moim MacBooku, który ma dodatkowo dedykowaną kartę graficzną i 4 wątki więcej. Tutaj myślę pokazuje to siłę optymalizacji, która jest wrzucona w ten program do montowania, że radzi on sobie naprawdę rewelacyjnie, nawet na takim sprzęcie bez dedykowanej karty graficznej. Kolejnym zaskoczeniem dla mnie był DaVinci Resolve. Przy tym programie kopara mi opadła. Dlaczego? Otóż mój PC, który ma 8 rdzeni, 16 wątków, do tego mam RTX-a 2060 Super, radzi sobie z DaVinci Resolve dużo gorzej. Tutaj przy normalnym streamie zużywamy, nawet nie dobijamy do 9 giga RAMu, a gdy ja edytuję na swoim komputerze z Windowsem 4K, to muszę mi... DaVinci Resolve jest tak na luzie w stanie wciągnąć 23 GB, więc jakby ja nie wiem, jakiej magii tutaj Apple używa, czy to jest zasługa API Metal, które jest wspierane tylko pod macOS-em, czy jakieś inne optymalizacje Unixowe, ale zdecydowanie lepiej DaVinci Resolve działa na macOS-ie, na zdecydowanie słabszym komputerze, niż na technicznie mocniejszym komputerze, jeżeli chodzi o surową moc, z Windowsem. Więc no, takie rzeczy. Czaisz absurd tej sytuacji teraz? No. Że stary, ja nie wiem, czekaj, jakby podliczyć, ile w ogóle ten Hackintosh jest warty? Jakieś 1000 zł? 1200? I on lepiej montuje niż moja stacja, która jest warta, nie wiem, z czwórkę? Czy piątkę? Okej, teraz mamy dwa klipy RAW-y wrzucone, to jest 4K 60fps, nagrane w Blackmagicowym RAW-ie. No i jak puszczamy, no jak widzicie, bardzo mocno to przeskakuje. A jak sobie zobaczymy, no to tutaj procesor jest dość też mocno żyłowany. Nie na 100%, co daje mi podstawy, żeby myśleć, że gdybyśmy mieli tutaj jakąś dedykowaną kartę graficzną Radeona, to najprawdopodobniej te Blackmagic RAW-y by tutaj całkiem nieźle działały.
Testowałem również tego Hackintosha w Cinebenchu. No i tutaj zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. Po pierwsze, moja i5 została wykryta jako dwurdzeniowa i czterowątkowa, co jest zupełną nieprawdą, bo jest to czterordzeniowy, czterowątkowy procesor. No i tak samo ta i5 zdobyła nieco zaniżony wynik. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy wynika to z tego, że może Turbo nie chce działać pod macOS-em, czy bardziej wynika to z tego, że ja nie bardzo bawiłem się w te wszystkie dzikie konfiguracje w Cloverze. Po prostu jak zauważyłem, że system działa, no to działa. No i tym sposobem ten Hackintosh uzyskał w Cinebenchu praktycznie taki sam wynik jak moja laptopowa i7 czwartej generacji. Więc zgodzicie się ze mną, że jest to troszeczkę dziwne, bo i5 powinna w Cinebenchu uzyskać około 2000 punktów. No i jeszcze oczywiście to, z czego wszyscy na macOSie się śmieją, czyli granie na Macu. Tak, na Hackintoshu też możemy pograć w gry takie jak na przykład Minecraft. No, taka gra działa bez najmniejszego problemu nawet na Integrze. Myślę, nie jest to dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem. Tak samo grając w League of Legends możemy bez problemu cieszyć się rozgrywką na ustawieniach średnich. No i jest to jak najbardziej grywalne. No dobrze, jak na razie wszystko spoko. Ale musi być jakiś haczyk, prawda? Szczerze mówiąc, jest problem z odpaleniem niektórych takich feature'ów stricte Apple'owych. To znaczy, może być problem z FaceTime'em, z iMessage, może być problem także z jakimś AirDropem i innymi tego typu wynalazkami. Oczywiście te problemy da się rozwiązać, jednakże wymaga to troszeczkę nakładu pracy. Jako że ja po prostu z tego nie korzystam, nie mam iPhone'a, no to nie konfigurowałem tego, bo po co. No i oczywiście kolejnym minusem w przypadku Hackintosha jest to, że może on po prostu najzwyczajniej w świecie w dowolnym momencie się wywalić, bo czemu by nie? Tutaj właśnie najbardziej ryzykowne są update'y, no bo możemy sobie zaktualizować nasz macOS, no i okaże się, że coś Apple zmieniło i nasz system po prostu najzwyczajniej w świecie nie wstanie. I takie przypadki się zdarzają. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak stosunkowo nieskomplikowany był proces instalacji i uruchomienia tego Hackintosha. Jeżeli będziecie chcieli, mogę przygotować taki poradnik. Chociaż szczerze mówiąc, bardziej kusi mnie taki temat, żeby postawić Hackintosha na moim prywatnym Ryzenie, bo tak, da się to zrobić nawet na Ryzenach, tylko wtedy musiałbym sobie dokupić RX-a 560, żeby po prostu mieć jakiś obraz. Tyle z mojej strony, dajcie znać, jak taki temat Hackintosha Wam się podobał, czy Wasza ciekawość została chociaż troszeczkę zaspokojona, a jeżeli chcecie czegoś więcej, żebym działał z jakimiś Hackintoshami, czy coś w ten deseń, dajcie mi znać w komentarzach. Tam macie swoje pole do popisu. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos.